Cześć, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. To czekajcie, może troszkę odsunę. Zapraszam Was bardzo serdecznie do dalszego tworzenia albumu komunijnego. Jesteśmy już, że tak powiem, na połowie. Przepołowiliśmy nasz album. Do tej pory wykonaliśmy sobie już kilka stron, a mianowicie pierwszą stronę okładkową, na której jest kieszeń dolna z kopertką w kieszeni Marta na zdjęcia. Tutaj jest taka klapkowa strona, na której znajduje się książeczka. Tutaj jest też klapka z ramką na zdjęcia i tutaj też się otwiera klapeczka. Zamykana jest na wskazóweczkę. Tutaj jest belly band, bardzo proste rozwiązanie albumowe. Tutaj mamy wodospad ukryty poziomy. Tutaj mamy tak zwaną przeze mnie rozkładóweczkę, ponieważ tak się rozkłada na cztery strony. W ostatniej części wykonaliśmy sobie środek naszego albumu, a mianowicie strony bliźniacze, na których znajdują się takie głębsze kieszenie, a na kieszeniach są takie mini książeczki otwierane. I przechodzimy dzisiaj do kolejnej strony. Jest to już strona 9. Tutaj mam przygotowane materiały. Będziemy sobie dzisiaj wykonywać kieszeń boczną, z tym, że kieszeń ta będzie zamykana na taką podwójną, że tak powiem, podwójne maty na zdjęcia. Jak to będzie wyglądało, to wszystko się okażecie. Też bardzo prosta strona do wykonania, a wydaje mi się, że efektownie to też fajnie wygląda. Tutaj mam już przygotowane, docięte wszystkie elementy. Tak, tutaj mamy naszą bazę, którą mamy dociętą na wymiar 15x15. Ja wspominałem już we wcześniejszych filmikach, że te małe bloczki mają 15,2. Ja sobie docinam na 15, żeby się już potem z tymi 2 mm nie bawić i nie kombinować. Ja może jeszcze tylko przypomnę, że cały album pracujemy na tej kolekcji od Alchemy of Art, First Holy Communion. Bardzo fajna, bardzo delikatna, uniwersalna, bo można tak pokombinować, że kupując jedną kolekcję, można wykonać albo album dla chłopca, albo album dla dziewczynki, bo są różowe strony, są niebieskie strony, są też takie beżowe, bardzo neutralne, które będą pasowały i do chłopca, i do dziewczynki, także fajnie się na tej kolekcji pracuje. I ja tutaj mam przygotowaną kieszeń. Tutaj będzie ta kieszeń boczna, a tutaj też mam już przygotowane, tylko tutaj sobie muszę zrobić zakładeczkę, żeby sobie podkleić taką matę. I tutaj sobie tą matę właśnie obkleimy i zrobimy sobie tutaj chyba zamykanie, tak mi się wydaje, na wskazóweczkę, bo to chociaż magnes, nie, bo bym musiał tutaj, nie chcę tutaj obklejać, bo tu będą już na gotowe zdjęcia i chyba sobie zrobimy na wskazóweczkę, tak mi się wydaje. Będzie to fajnym rozwiązaniem. Także zaczniemy sobie nie od kieszeni, tylko zaczniemy sobie od wyznaczenia tutaj. Mój ołówek jest tutaj połowy albumu, a połowa albumu, boże, tej bazy to jest 7,5, bo mamy 15 cm. Nie wiem, czego mnie tak ręką dzisiaj trzęsie. Tu mamy połowę. I teraz mamy, gdzie mam? Mam tutaj taką, oczywiście 9,5 cm standardowo. Tutaj mamy 13,5 na 13,5, to jest 27, plus dodatkowy centymetr na naszą. Jak to będzie tu, to sobie zbiguję tu i odwrócę sobie w drugą stronę. Dobrze. Czyli to sobie dam tutaj.
I teraz centymetrowa zakładeczka. Raz, dwa, trzy. I jedziemy sobie tutaj. Ok. To sobie odłożymy. To sobie zagniemy. Czy ja dobrze to zrobiłem? Nie. Czekajcie, jak to ma być? No bo to ma być nasze zamknięcie. A jak to damy w tą stronę? O, tak, tak to musi być. I tutaj sobie obkleimy. I tu się będzie otwierało. Tak, dobra. Czyli tutaj sobie muszę 9,5. Nie będę liczył w myślach, żeby mi się to nie ten. Ja sobie biorę kalkulator. 9,5 podzielone na 2. 4,75. 4,75 to będzie gdzieś tutaj. O. Ja sobie robię tak, że sobie przykładam tutaj do tej linii. Odkręcę sobie jeszcze klej. Trochę mi się coś przesunęło, ale to można zawsze tutaj pod. Nie musi być to aż tak idealnie równo, ponieważ to aż takiego nie potrzebujemy. Dobra. Tu się będzie wszystko zamykało. Spoko. Żebym sobie nie zapomniał, to sobie od razu odbijemy nasze zmiary zdjęć. Tu. I tutaj. O. Tu sobie zamknę, żeby sobie czasem czegoś tutaj nie pobrudzić. Myślę, że to możemy sobie już, ja sobie tutaj jeszcze dodatkowo wzmocnię taśmą, żeby mi się to tutaj wszystko dobrze trzymało. To się sobie odłożę. To sobie docisnę. Ściągnę sobie. Wiecie co? Nie wiem, czy ja to dobrze zrobiłem, bo powinienem dać. No może nie będą wypadać maty na zdjęcia, bo ja to zrobiłem otwierane w tą stronę, a ja powinienem kieszeń dać tu, bo jak jest album, to będą wtedy zdjęcia siedzieć w kieszeni, nie będą wypadać, ale no nic, spróbujmy dać tutaj, zobaczymy, może akurat nie będą. Troszkę sobie przegapiłem, ale to nic. To koszę od razu i jedziemy dookoła. Dobra. Nie, bo znowu myślałem, że sobie jednak odwrócę, ale mam już odbite te rozmiary zdjęć i tak to by musiało być do góry nogami brzydko, a nie chcę, żeby tak było. Niech już tak zostanie. Mam nadzieję, że nie będzie nic wypadać. Widzicie, dalej sobie nie kupiłem zapalniczki, żeby te mi się tutaj przybrudziło.
Dobra, jest. Gumka w ołówku pomogła. Dobra, to na razie sobie odkładam. Biorę sobie moją... No, gdzie lecisz? Biorę sobie moją... mój kartonik o wymiarach 17x8. 17 z tego względu, że będziemy sobie teraz robić zakładeczki do naszej kieszonki. Moja kość jest tutaj. Raz, dwa, trzy. I jedziemy sobie. Jedna zakładeczka. Raz, dwa, trzy. I jedziemy sobie. Druga zakładeczka. I sobie teraz odginamy. Druga strona. Ścinam sobie tutaj te końcóweczki przy naszych skrzydełkach. Żeby to wszystko ładnie, estetycznie wyglądało, żeby nam nic nie wystawało poza to, co ma nie wystawać. Biorę sobie teraz taśmę dwustronną, cienką, 6 mm. Jak macie jakiś sposób, żeby się te śmieci tak do tej taśmy nie lepiły, to weźcie mi, napiszcie w komentarzu, bo ja normalnie miałem włożone między kartoniki takie folii, bo ona przychodzi w to zapakowana, bo tu się tak lepi do niej, że normalnie, ale dalej się lepiło. Ja nie wiem, co już mam zrobić, żeby się to tak tu właśnie do tej taśmy, bo popatrzcie, jak wygląda, wszystkie te paprochy takie się tu wszystko lepi i nie bardzo mi się to podoba i nie bardzo mam też, nie wiem, co mam z tym fantem, że tak powiem, zrobić. Dobra. Kieszonkę mam przygotowaną. Ściągam sobie teraz tą błąkę, bo sobie ją najzwyczajniej w świecie teraz przykleimy do naszej bazy. Dobra, tu. Ja jeszcze dodatkowo wzmacniam to wszystko klejem, żeby mieć pewność, że to będzie wszystko tutaj fajnie się trzymało i w razie, jakby mi się coś krzywo przykleiło, żebym miał jeszcze możliwość ewentualnie przesunąć to wszystko. O, super. Dociskam sobie. Tak. Tutaj mam 3 mm mniejszy. Ja sobie przygotuję już wskazóweczkę. Mm mniejszy kartonik od tej kieszonki. Ja sobie to tak mniej więcej teraz przykładam, żeby to było równo, bo sobie muszę tutaj mniej więcej zaznaczyć miejsce, w którym będę przyczepiał. Czy zrobić od, nie, od dołu zrobimy. Ja sobie tutaj chyba mam zatkany ten. A jak? I bym sobie nic nie zrobił. O tu. Mniej więcej mam. Tutaj, gdzie sobie zrobiłem znaczek, robię sobie dziurkę. Przygotuję sobie ćwieka, serduszko. Serduszko. I biorę sobie moją wskazóweczkę. Biorę sobie serduszko. Wkładam sobie do tej zrobionej dziurki.
i sobie tutaj po prostu odginam. I teraz biorę sobie taśmę, ucinam sobie kawałeczek i zabezpieczam sobie tutaj te skrzydełka od spodu. Odklejam sobie. I przyklejam sobie. Tutaj klejem smaruję. I przykleimy sobie zaraz całą. Obkleimy sobie co? Jezu, czego mi się tak ręce dzisiaj trzęsą? Nie wiem. Ani nic nie piłem, ani tu sobie dźwignę, żeby tutaj wszystko zobaczyć. Tutaj jest. Jest ok, będzie. Będzie wszystko zamknięte. I tutaj też już mam docięty kartonik. O 3 mm mniejszy, czyli jak mamy tutaj matę 9,5 na 13,5, to kartonik jest docięty na 13,2 i 9,2. I to sobie też już obkleimy. Kleimy sobie, ja sobie od razu odwrócę tutaj, żeby widzieć, czy mam, czy jest to równiutko. Widzicie, mazałem tą gumką i mam teraz wrażenie, że mam wszędzie śmieci z tej gumki. O, i tu się będzie otwierało i tu będą zdjęcia. I tutaj też od razu mam przygotowane, może jak tu są poziomo, na 3, to tutaj sobie zrobimy 3 pionowe, te, ale będą wsunięte tak do. Jeżeli ktoś by chciał, był ciekawy, to, bo też bardzo dużo w innych filmikach dostawałem zapytań, skąd, gdzie kupuję te wskazóweczki. Ja je kupowałem w Zielonych Kotach. Proszę bardzo, trzyma to na zdjęcia. Pakują się tutaj do kieszonki. Zamykamy na wskazóweczkę i nic się nam nie otwiera. I takim sposobem kolejną stronę w naszym albumie komunijnym, czyli już 9. stronę mamy wykonaną. Chwileczka przerwy, ja sobie tutaj ogarnę i wrócę do Was. Za chwilę będziemy sobie wykonywać tutaj stronę następną, a będzie to, wiem, że już wykonywaliśmy w tym albumie kieszeń, na której jest wodospad, z tym, że ja byłem poproszony o wykonanie albumu, gdzie pomieści się większa ilość zdjęć, a dla mnie właśnie wodospad ukryty jest takim sposobem, gdzie można tych zdjęć więcej pomieścić, więc na chyba dwie części temu wykonywaliśmy sobie poziomy, a tutaj wykonamy sobie wodospad ukryty pionowy. Także jeżeli chcecie zobaczyć, jak to będzie się tutaj prezentowało, to za chwilę do Was wrócę i będziemy sobie działać dalej. Witam Was po króciutkiej przerwie, troszkę sobie tutaj ogarnąłem. Zabieramy się teraz za kolejną stronę, strona 10. Przed chwilką wykonaliśmy sobie tutaj tą kieszeń boczną zamykaną na tą podwójną matę na zdjęcie. To jest wszystko zamykane na wskazóweczkę. A teraz będziemy wykonywać sobie część, która już była wykonywana w tym albumie, a mianowicie wodospad ukryty, z tym, że tutaj był wykonywany wodospad ukryty poziomy, tutaj wykonamy sobie wodospad ukryty pionowy. Jeżeli kogoś ta część, w
której będziemy sobie wykonywać ten wodospad. No, widział poprzedni wodospad, nie jest zainteresowany, no to niestety, ale muszę zaprosić na następną część. A jeżeli chce, to zostanie. Myślałem, żeby ominąć po prostu to, ale stwierdziłem, że być może ktoś w tym momencie dołączy do tutaj właśnie do tego tutorialu i do tego, jak sobie robimy ten album i może nie widział poprzedniej części, więc stwierdziłem, że ja tak pokażę, jak robię ten wodospad ukryty pionowy. To sobie odkładam na chwilkę, bo będziemy sobie na razie tutaj bazować na tym, co mamy przygotowane. A mam przygotowaną standardową bazę, na której będziemy sobie pracować. Jest ona docięta, tak jak każda inna strona, na wymiar 15 na 15. Mam przygotowane karty, z których będziemy sobie właśnie wykonywać ten wodospad ukryty. Mam tutaj wszystko przygotowane do tego, żeby wykonać sobie to mocowanie. Będzie ono na takiej, na takim elemencie z folii. Tutaj mam kółeczka, którymi sobie ozdobimy i wykonamy, z których wykonamy sobie zamknięcie do albumu. Tu jeszcze będą magnesy, ale to za chwilkę sobie wyciągnę. I tutaj mam przygotowaną też już dociętą na wymiar 13,2 na 9,2 kartę, którą będziemy sobie ten nasz wodospad ukryty ozdabiać. To sobie na razie, te elementy, które są mi na razie niepotrzebne, to sobie odłożę. Teraz zaczniemy od wyrysowania sobie tutaj całej tego wszystkiego, które będzie nam potrzebne do wykonania tego albumu, tylko wodospadu ukrytego. Ja robię sobie to w ten sposób. Ja wszystko tłumaczyłem w poprzednim wodospadzie, ale jeżeli ktoś teraz dołączył, to może jak najbardziej popatrzeć. Tutaj mam wymiar karty 15 cm. Wpisuję sobie 15 cm. Nasza karta, którą będziemy sobie tutaj wkładać, ma wymiar 13,5 cm, więc od tych 15 cm odejmuję sobie 13,5 i pozostaje mi 1,5 cm i żeby on nam tutaj wyszedł ładnie, równiutko na środku, i te 1,5 cm, które mi zostało, muszę sobie jeszcze podzielić na 2, czyli mam około 0,75. Ja sobie robię na wymiar 7 mm z jednej strony i 7 mm z drugiej strony i sobie zaznaczam 7 mm z jednej strony i 7 mm z drugiej strony i tak samo robię sobie tutaj troszkę niżej, 7 mm z jednej strony i 7 mm z drugiej strony i teraz łączę sobie te, tutaj sobie wykonuję taką linię z jednej strony i z drugiej strony. Tak. I teraz będę sobie wykonywał linie, wzdłuż których będę robił nacięcia, żeby sobie te klapeczki schować, żeby one nie były przyklejone tutaj, tylko żeby one wychodziły nam z drugiej strony i żeby właśnie to, stąd jest ta nazwa wodospad ukryty. I ja tych kart będę miał 4, więc tutaj sobie od 4 cm i co centymetr odstępu. Raz, dwa, trzy i czwarta karta. I tak samo sobie robię tutaj z tej strony. Pierwsza karta, druga karta, trzecia karta i czwarta karta. I tutaj sobie też te linie razem łączę. I wzdłuż tych linii będziemy sobie robić za chwilkę nacięcia. O, to mi troszkę zjechało, ale to nic. Ułożymy sobie potem linijkę, tak żeby nam tutaj ładnie wszystko wyszło. Dobra, i mamy 4 nacięcia. Odkładam sobie linijkę tą i ołówek. Biorę sobie linijkę metalową. Biorę sobie nożyk. I jeszcze dla ułatwienia można sobie tutaj
na tych końcach porobić takie kropki, żeby wiedzieć, gdzie zacząć i gdzie skończyć nacięcie naszego tych linii. I biorę sobie jedno nacięcie. Drugie nacięcie. Trzecie nacięcie i jeszcze jedno. I czwarte nacięcie. Mamy wszystko ponacinane. To sobie odkładam. I tutaj sobie jeszcze na spodzie zaznaczę sobie też połowę, 15,5, 7,5, ponieważ tutaj będziemy sobie mocować nasze, nasze zamknięcie. I to chyba na razie sobie odkładam, bo teraz mam tutaj przygotowane karteczki o wymiarach 13,5 na 10,5, nie na 9,5, tylko na 10,5, ponieważ tutaj musimy sobie centymetr zabrać na zrobienie zakładeczki i wtedy nam wymiar zostanie 9,5, więc ja sobie teraz biorę tablicę do bigowania, biorę sobie moją kość, która jest tutaj i centymetr to są około 3 rowki na tablicy, wykonuję sobie, no i dlaczego mi tu znowu zjechało i muszę sobie, a nie, to sobie zostawimy, to tutaj sobie to sobie zakleimy tutaj tą naszą kartą i nie będzie tego widać. Czyli nie, musi, to może zostać. Tylko, że będzie z drugiej strony widać. To nie, to muszę sobie, to jednak sobie muszę nową kartę dociąć. Już sobie to uczynię. 13,5 na 10,5, 13,5 na 10,5. Dobra, to od razu wyrzucę, żeby mi się nie pomieszało i muszę się tutaj pilnować. O. Pierwsza karta. Druga karta. Raz, dwa, trzy. Trzecia karta i tu będzie czwarta. Raz, dwa, trzy i jedziemy sobie tak. Odkładam sobie tablicę do bigowania i teraz biorę sobie, zaginam te karty. Czy nagrywa? Chyba nagrywa. I teraz, żeby nam ładnie w te nacięcia, któreśmy sobie przed chwilką w tym bazowym kartoniku zrobili, ja sobie ścinam w tych zakładeczkach końcóweczki, w tych skrzydełkach, żeby nam fajnie wchodziło i żeby tam nam nic nie zahaczało. O. I czwarta karta. Dobra. To sobie. Od razu do kosza. I teraz dla świeżej pamięci. Dobra, jedno sobie odkładam, a tutaj w tych trzech zrobię sobie
Zrobię sobie, odbiję sobie rozmiar zdjęcia. Przygotuję sobie klej. Zobaczę, czy mi nie powinien mi zaschnąć przez tą chwilkę, ale sobie tutaj, oj, przepraszam, trąciłem statyw. Dobra, jest. Wchodzi. I ja sobie teraz robię tak. Mam tutaj tę zakładeczkę. I ja sobie zaczynam wkładać od tutaj, od najniższej. Od najniższej tej naciętej linii, z tego względu, że mogę sobie tutaj spokojnie zmierzyć, czy mam równą odległość. I tutaj mam około 1,5 cm, i tutaj też mam 1,5 cm, więc spokojnie mogę sobie to teraz tutaj złapać, odwrócić, posmarować tutaj pod spodem, pod skrzydełkiem klejem i przykleić to skrzydełko. Odwracam sobie, tutaj sobie też dociskam, patrzę, czy mi tutaj gdzieś za bardzo, gdzieś tam klej nie wyciekł, i teraz biorę sobie, wiecie, że to jest wszystko tylko i wyłącznie nasza ręczna praca, więc zawsze może nam coś tam delikatnie zjechać, uciec. Oczywiście panujemy nad tym i robimy tak, żeby nam jednak to wszystko równiutko wyszło, ale teraz wkładając sobie do następnej, nie wkładam sobie tu u góry, tylko jedna wyżej, i teraz po prostu sobie już tutaj dokładam i ustalam tutaj tą wysokość do tego mojego poprzedniego, żeby to wszystko fajnie, równo, estetycznie wyglądało. I tak samo dociskam sobie tutaj, otwieram sobie górę, tutaj sobie też dociskam i jadę tak z pozostałymi. I teraz trzeci kartonik. Wsuwam sobie tutaj, ustalam sobie tutaj wysokość równo, czy mi wszystko ładnie pasuje. Odwracam sobie, smaruję pod płatkiem, pod tym skrzydełkiem, różnie to nazywają, zakładeczka, płatek, skrzydełko. Odwracam, otwieram, dociskam. I zostaje nam to górne, i sobie też tutaj przykładam, elegancko jest, odwracam, smaruję. Dociskam. Odwracam, tutaj też sobie jeszcze palcem przyjeżdżam, dociskam. I teraz ja dodatkowo, żeby to wszystko mi tutaj potem przy przyklejaniu nie wychodziło, nie zahaczało się gdzieś, nie przeskakiwało, biorę sobie taśmę klejącą i zaklejam sobie te szparki. Ono będzie wtedy bardziej stabilniejsze, a dodatkowo nam tutaj wzmocni i będzie lepiej nam to wszystko potem do strony bazowej przykleić. Jedna strona, druga. Trzecia. I czwarta. I tutaj dodatkowo sobie też wezmę sobie tylko kawałek taśmy i tutaj sobie przykleję, ponieważ tu będziemy sobie też za chwilkę mocować nasze zamknięcie do wodospadu. Tutaj sobie dociskam, żeby tutaj ta taśma wszystko fajnie dolegało
i tutaj też. I to na razie zostanie. I zajmiemy się teraz zrobieniem właśnie tej, tego zamknięcia. Biorę sobie ten paseczek foliowy, który ma wymiar 9 cm na 4. Ja sobie tutaj też robię centymetrową zakładeczkę. Biorę sobie, odmierzam raz, dwa, trzy. I tutaj sobie przejeżdżam, żeby mi tutaj równo, fajnie wszystko się pozaginało. I robię sobie zagięcie w ten sposób. Biorę sobie teraz marker do płyty, bo długopisem czy ołówkiem nie za bardzo tu będziemy pisać, bo to się nie nadaje. Mam 4 cm i zaznaczam sobie tutaj na tym skrzydełku 2 cm. O, widzicie, nawet mam tu na tym, a od linijki odmierzam, ale to już nic. O, i tutaj na tym skrzydełku. I teraz biorę sobie, odklejam sobie tutaj tą taśmę. I mam tutaj linię zaznaczoną i mam zaznaczoną linię tutaj na tym skrzydełku. I po prostu tutaj sobie dokładam, przykładam na równi z tą linią, przyklejam, dociskam i tutaj już mamy folię i będziemy tutaj sobie za chwilkę mocować nasze kółeczka, z tym, że ja sobie jeszcze tutaj dodatkowo tą folię zabezpieczę taśmą, żeby ona mi potem się tam nie ślizgało, nic nie ten, tylko żeby się to ładnie wszystko do bazy przykleiło, ale to dopiero za chwilę. Tutaj będę, muszę sobie jeszcze obkleić, wziąć sobie taśmę i obkleić sobie końcóweczkę, ponieważ tu będziemy przyklejać. Nie widzę tutaj dokładnie, gdzie to jest. Jest, udało się. Będziemy sobie przyklejać to nasze kółeczko i z drugiej strony tak samo. Jednak taśma według mnie, przynajmniej mi daje taką gwarancję, że to się będzie fajnie wszystko tutaj trzymało. Oczywiście wszystko będzie jeszcze wzmocnione klejem. Dociskam sobie raz i dociskam sobie dwa. Biorę sobie te dwa kółeczka i je sobie też od razu smaruję klejem. Raz. I dwa. I teraz muszę sobie ściągnąć delikatnie tę folię. Jedna. I druga. Wiecie, jak się robi coś w powietrzu, to jest ciężko, dobra. I teraz biorę sobie jedno kółeczko i tutaj mniej więcej na takiej wysokości, żeby mi ta folia tutaj pod tym kółeczkiem zginęła. I na to przykładam sobie drugie kółeczko, żeby było równiutko przyklejone. Jest, dociskam sobie elegancko. Kółeczko jest zrobione. Tu się wszystko trzyma. I teraz potrzebuję magnes. Tu są moje magnesiki. Biorę sobie zestawik. I teraz ja robię to w ten sposób, że mocuję je sobie na taśmie na środku. Tutaj ściągam sobie tą folijkę, biorę sobie magnesik, przyklejam go tutaj na tą taśmę, biorę kolejny kawałek, troszkę większy,
Może za duży, żeby mi tam potem nie wystawało. O. Przyklejam sobie tutaj, zabezpieczam sobie ten magnesik, ściągam folię. Tutaj sobie smaruję klejem tą folię i biorę sobie kółeczko, które mam przygotowane do zaklejenia. I po prostu tutaj, jak to będzie pionowo, żeby tutaj ładnie te napisy wyglądały, więc tutaj sobie przyklejam na środku. Chociaż miałem coś brudnego. Dociskam. I teraz robię w ten sposób. Kładę sobie tutaj magnesik. Robię sobie kropkę z kleju. I po prostu najzwyczajniej w świecie zamykam sobie tutaj mój wodospad. Tu mi się odbije kropka z kleju. Widzę, tu mam miejsce, biorę, przyklejam sobie w tym miejscu taśmę, o, tu na środku, dociskam sobie, ściągam błąkę, tą folię z taśmy i robię jeszcze raz, zamykam sobie, tu mi się do taśmy ładnie magnes przykleił. Biorę sobie jeszcze jeden kawałek taśmy. Zabezpieczam sobie tutaj magnesik. Ściągam sobie folijkę. Zabezpieczam sobie tutaj i smaruję sobie od razu tą naszą ozdobę naszego wodospadu. Proszę bardzo. I przyklejam sobie tutaj, bo to będzie wodospad pionowy. Mniej więcej na środku, żeby mi to ładnie tutaj wszystko wyglądało i pasowało. Jeszcze sobie dźwignę ewentualnie, ale jest wszystko dobre. Na równi. Dociskam sobie tutaj w koło tego magnesu, żeby mi się tutaj wszystko fajnie, ładnie przykleiło. Zamknięcie wodospadu mamy. I tutaj tylko sobie jeszcze ozdobimy tym kółeczkiem. Potem tutaj na tym kółeczku może sobie jakąś hostię przykleimy albo coś w tym stylu. Jakąś ozdobę, jak będziemy sobie nasz wodospad ozdabiać. Dociskam. To się tutaj wszystko trzyma. I teraz nic nie pozostaje nam nic innego, jak po prostu... A dlaczego ja mam wrażenie, że to mi ucieka w dół ta folia? Może mi się tylko wydaje. Nie powinno iść tak bardziej. No nic. Troszkę ginie, jakby nawet coś było krzywo, to się do tego nie przyznajemy, chociaż nie powinniśmy tak robić. Dobra, i teraz odklejam sobie te taśmy. Odklejam sobie tutaj na dole. Biorę sobie klej. Maruję sobie tutaj klejem dookoła, po tych taśmach też jeszcze klejem, żeby w razie czego mieć jeszcze możliwość odklejenia. Tutaj gdzie ta taśma też więcej i tutaj. Dobra,
To sobie na razie odkładam. Otwieram sobie mój album. Dobra. I przyklejam sobie tutaj na naszą bazę. Przykładam sobie tutaj, żeby było w miarę równo. Nasz wodospad pionowy. Odwracam sobie tutaj. Super. Ja sobie to jeszcze otworzę i tutaj, gdzie miałem tą taśmę, podociskam sobie, żeby to wszystko, widzicie, i mamy miejsce na 2, 4, 6, 7 zdjęć, plus tutaj dodatkowo można sobie też coś jeszcze wkleić, jakieś zdjęcie, bo tu pewnie już by mi się 9,5 cm, no może by się jeszcze jedna karta, ale to by było już tu brzydko, tak chamsko na skraju, a tak to można sobie dodatkowo tutaj jeszcze wkleić jakieś zdjęcie już bez maty, bez już sobie jakoś to zagospodarować. Fajnie wszystko dolega, elegancko, i mamy kolejną część naszego albumu komunijnego za sobą. Bardzo serdecznie Wam dziękuję za ten dzisiejszy czas, że byliście ze mną, że obejrzeliście, że luknęliście troszkę, chociaż jak ten w dalszym ciągu ten... Coś też... O, super. Że w dalszym ciągu tutaj śledzicie i patrzycie, jak to wszystko powstaje. Jeszcze przed nami dwie części, czyli tutaj w kolejne wykonamy sobie kolejne strony i tutaj sobie też wykonamy kolejne strony, czyli w sumie przed nami jeszcze albo dwie, trzy, albo cztery części, no bo tutaj sobie wykonamy jedna część, druga część, trzecia część. Zastanawiam się, czy zrobić już ozdabianie albumu, bo to trzeba go tutaj ozdobić, chyba jakieś napisy sobie dodamy. Tutaj trzeba zrobić karty. Zobaczymy, jak to będzie wszystko tutaj. Maty mamy już prawie, maty mamy porobione, więc nic tutaj nam nie... Więcej nie... No zobaczymy, zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądało czasowo, więc zostało nam jeszcze albo trzy, albo cztery części. Już zbliżamy się pomału do końca i będziemy mieli zrobiony. Nie wiem, czy tutaj w jednej części nie ozdobimy sobie na spokojnie, a w czwartej, ostatniej przygotujemy sobie tutaj jakąś dekorację na okładkę i zrobimy sobie taką już końcową, ogólną prezentację tego albumu. Na dzień dzisiejszy Wam bardzo serdecznie dziękuję. Już teraz zapraszam Was na kolejną część. Dziękuję stałym widzom, którzy śledzą mój kanał, którzy mnie wspierają, dają tego kciuka do góry, komentują. To mi daje właśnie taką motywację do tego, żeby tutaj ten kanał tworzyć i dla Was nagrywać. Nowych widzów oczywiście zapraszam do subskrypcji kanału, do wciśnięcia czerwonego przycisku subskrybuj, do wciśnięcia dzwoneczka, żeby być na bieżąco ze wszystkimi projektami, które pojawiają się u mnie na kanale. Jeżeli wciśniecie dzwoneczek, to na pewno zostaniecie poinformowani, że właśnie na kanale pojawiła się kolejna część tego albumu komunii. Zapraszam Was również na moje media społecznościowe, na mojego Facebooka, Instagrama, TikToka, Pinteresta. Tam są inne inspiracje, bo tutaj właśnie przez cały kwiecień jest tutorial na ten album komunijny, a tam w międzyczasie na pewno jakieś też inne inspiracje się pojawiają. Także tyle na dzisiaj i zapraszam Was do kolejnej części. Będziemy pomalutku kończyć nasz album. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i do usłyszenia.